Mam na imię Kasia. W sierpniu 2021 miałam wypadek samochodowy. Bardzo ciężki. Z 1% trafiłam do szpitala. Miałam obrażenia wewnętrzne, złamane obydwie nogi, ręka, miednica, biodra. No, troszkę tych złamań było. Obrażenia wewnętrzne, które no, po prostu szybko były w pierwszej kolejności zrobione. Uszkodzona była twarzoczaszka, więc oni też musieli mi tam to poskładać szybciutko, bo szpital, który mnie przyjął, nie miał sprzętu takiego odpowiedniego, żeby mnie zoperować. Kolejny szpital, operacja miednicy i biodra. No i trafiłam do macierzystego szpitala, który przyjął mnie po wypadku. I szpital stwierdził, że wszystko już jest zrobione, co ma być zrobione. I pacjentka nadaje się do wypisania do domu. Do powrotu do domu się nie nadawałam za bardzo. No więc trafił mi się ośrodek na szybko, taki dla osób starszych, ale gdzieś mogłam się, że tak powiem, zatrzymać na chwilę, gdzie mogłam być opieką, a rodzina szukała jakiegoś miejsca, żeby no, przynajmniej mi pomóc rehabilitacyjnie. Jakiegoś ośrodka, który by pomógł mi w usprawnieniu mnie, w poruszaniu się gdziekolwiek, czegokolwiek. Szukano, syn no, o tych ośrodków naprawdę przeszukał bardzo dużo w Polsce. I okazało się, że jedyna placówka, która może przyjąć osobę leżącą, bo wtedy taka byłam, to było Centrum Origin w Otwocku. To była rehabilitacja, która na początku była tylko i wyłącznie w łóżku, bo nie mogłam wstać, nie mogłam się ruszać, więc to była mobilizacja blizn. Podstawowe rzeczy, które masaże, rehabilitacja na szynie, nogi, gdzieś tam usprawnianie takie, bo bardzo potrzebowałam tego ruchu, jakiegokolwiek ruchu po takim czasie długim leżenia. No później oczywiście była pianizacja, gdzie radość ogromna, gdzie mogłam po raz pierwszy usiąść i zobaczyć z innej perspektywy świat otaczający, nie tylko sufit. Więc to była taka radość, gdzie habitanci pytali się mnie, czy ze mną wszystko w porządku, czy mi się nie kołuje w głowie, czy mi się nie kręci w głowie, czy nie chce mi się wymiotować, czy na pewno się dobrze czuję. A po prostu to, co się wydarzyło, to była taka wielka, ogromna radość, że tak naprawdę człowiek zapomniał o tym, że leżał tyle czasu. Po takiej właśnie pionizacji na siedząco przyszło przemieszczenie się na wózek. Oczywiście na początku to była pomoc opiekunek, rehabilitantów, bo ja sama no, nie mogłam usiąść na ten wózek, więc przy pomocy to było pomaganie mi. Później była pionizacja taka na jedną nogę, więc to też już mogłam pojechać na tym wózku. Rehabilitantka mnie zabierała na wózek, na salę rehabilitacji i przy stole mogłam sobie stanąć na jedną nogę, ponieważ druga była do operacji. Więc mogliśmy pionizować tylko lewą nogę. Prawa niestety musiała wisieć w powietrzu, ale generalnie to był też przełom wielki, bo 3 minuty stania na nodze, po prostu ja byłam cała mokra i to był wysiłek graniczący, no nie wiem, z wejściem na Monteverest.
No i po tej operacji, która była w styczniu, no już była rzeczywiście rehabilitacja taka na drugą nogę, więc no to też pionizacja była już na obydwu nogach, pierwsze kroki, które były przy bardzo wysokim takim, taka ambonka to się nazywa, później był balkonik, się na tym, na tej ambonce wspierałam całymi rękoma, czyli było mi łatwiej te kroki robić, chociaż no, uwiesiłam się, ale jednak no, później bieżnia antygrawitacyjna, gdzie mi ściągano ze mnie ciężar mój, żebym mogła sobie prawidłowo stanąć na nogi, później balkonik. No i generalnie w kwietniu były kule. I zamierzam jeszcze tu wrócić, żeby tak nabrać takiej dużej sprawności, żeby już odstawić kulę, chodzić przy lasce lub w ogóle je odstawić całkowicie, więc taki priorytet jest mój, żebym jeszcze mogła gdzieś tam zatańczyć na jakimś weselu, czy no, po prostu funkcjonować, czy moje ukochane szpilki założyć. Chcę tu też powiedzieć, że ten pobyt tutaj w Origin i operacja, która była bardzo droga, zawdzięczam to bardzo wielu osobom, które wspomogły mnie w akcji charytatywnej, takiej zrzutce. To były bale organizowane, zbiórka się naprawdę rozszerzyła na wiele, wiele osób. Zresztą wiele osób chciało mi pomóc. To jest ogrom ludzi, ja po prostu nie jestem tu w stanie wymienić wszystkich. Ale dzięki temu jestem tutaj, słuchajcie, i dzięki pieniążkom, które no, niestety są potrzebne do takiej rehabilitacji, bo no, to jest, widzicie, to się kółko zamyka, bo ośrodek, który mógł mnie przyjąć, to jest prywatny ośrodek, natomiast żadna inna placówka nie chciała mnie przyjąć, ale dzięki tym osobom, które wsparły mnie finansowo, jestem tutaj i jestem im ogromnie wdzięczna za to dobro, które się wylało, i pamiętajcie, że dobro zawsze powraca ze zdwojoną siłą, więc życzę wam tego, żeby to dobro was nie omijało i nigdy was nie opuszczało, a żeby to się siało na was wszystkich, na całe wasze rodziny.